niedziela, taki fajny dzień, święto. I tak myślałam, jakby panom uprzyjemnić tą niedzielę. Myśliłam kawę i przynosiłam kawę, co niedzielę robiłam. Do dzieła przyprowadził mnie przypadek. Po prostu chodziłam na msze święte na 9:30 do braci kapucynów. To były bardzo wesołe msze święte, ja je nazywałam msze święte z bębenkami. I wychodziłam taka radosna po tych mszach, pół metra nad ziemią. No i zobaczyłam jakieś ogłoszenie i pomyślałam, no jak u braci kapucynów jest tak super, no to w dziele też będzie fajnie. Kuchnia na reformackiej to brzmi dumnie. Bo to kuchnia to jest jako pomieszczenie, a my wydajemy Państwu herbatę, bułki, wrzątek, kawę, czasami coś słodkiego. Przychodzą, którzy mają ochotę się napić kawy w niedzielę, więc ludzie i z ulicy, i ludzie ze schronisk, i był jeden Ukrainiec, dwóch Niemców. Ukraińców to więcej, była jakaś Rosjanka. Więc przychodzą ludzie, no, którzy usłyszą na plantach, tak przypuszczam, że można się tam napić herbaty czy kawy i przychodzą. Przyjść może każdy. To już jest parę lat. To jest przyzwyczajenie, to się już tak idzie. Dzień dobry, no szczęść Boże, już te buzie wszystkie znajome, coraz więcej panów po imieniu. Jakby nie działo, to ja bym zwariowała. Nie no, musiałabym sobie znaleźć coś w ruchu, ale nie no, może no, biegałabym maraton, jak Brent Grzegorz. Ale to co? Bez dzieła nie widzę życia.